Witam. Dzisiaj album wyjątkowy, bo w wyjątkowej grupie ludzi o Magnum, o agencji Magnum, którą 2 lata po wojnie zapoczątkowało 4 wybitnych fotografików: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Roger i David Seymour. Potem dołączyli następni i cała historia toczy się aż do dziś, a album ten prezentuje nie tylko założycieli, ale i także aktualnych członków zespołu. Mamy więc tutaj prawie 70 postaci zaprezentowanych w krótkich rozdziałach, gdzie każdemu artyście poświęcono kilka stron i kilka zdjęć. Jest w sumie tutaj ponad 400 fotografii od czasu II wojny światowej, akurat jak tutaj się trafiło, aż do współczesności. Tak więc jest to świetny przekrój przez nie tyle zespół Magnum i ich współpracowników, ale i także przez ostatnie 60 lat historii fotografii. Nie tylko reportażowej, ale także fotografii ulicznej, portretowej. Mamy tutaj także tak zwany reportaż poszukujący, trochę eksperymentów. No i oczywiście głównie to klasyka fotografii, tak jak tutaj przewija się to przez te 3 minuty, które poświęcam na prezentację tego albumu. Każda z postaci jest omówiona specjalnym takim wstępem, także wiemy trochę więcej poza tym, że widzimy zdjęcia tych autorów. Natomiast naprawdę jest to album, z którego czerpać można wielką przyjemność, nie tylko historyczną, ale i także dającą pewną naukę wszystkim zainteresowanym fotografią, na czym się skupiać, na czym wzorować, do czego dążyć i jak wiele twarzy fotografia potrafi prezentować i jednocześnie, co za tym idzie, wzbudzać w oglądającym różnego rodzaju uczucia i emocje. Także naprawdę polecam świetny album. Gigantyczna, wielka kolubryna do przeglądania na długie wieczory zimowe i letnie, na każdy dzień w roku właściwie. Magnum, świetny album prezentujący Magnum.